Pomysł tego odcinka zrodził się po obejrzeniu fragmentu pewnego amerykańskiego programu. Wystąpiła w nim młoda córka bogatego biznesmena, która przejeżdżając przez dzielnicę biednych ludzi mówiła z przerażeniem w głosie i wyraźnym zniesmaczeniem o tym, jak bardzo przeraża ją biedota i tematy z nią związane, na przykład choroby i niepełnosprawność. Witajcie. Witam wszystkich. Dzisiejszy podcast otwiera nowa forma kanału. Jak pewnie wszyscy zauważyli, pojawiło się nowe intro i nazwa. Mamy nadzieję, że przypadnie naszym widzom do gustu. Czasy złotego wieku w Polsce, czyli dobrobytu, mamy już dawno za sobą. Jednak wielu osobom żyje się w miarę przyzwoicie i na odpowiednim poziomie. Mimo to mają oni marzenia o bogactwie. Aby się przekonać, ilu jest takich marzycieli, wystarczy przeanalizować prosty przykład gier liczbowych. Załóżmy, że jedna osoba wygrywa 1 000 000 złotych w lotto. Koszt jednego zakładu wynosi 3 złote. To oznacza, że w danym losowaniu wzięło udział teoretycznie ponad 300 tysięcy osób. Oczywiście główna nagroda może być znacznie wyższa. Od lat rzesza ludzi podąża za króliczkiem i w efekcie trafia do jego pustej nory, gdzie właśnie pojawiają się marzenia o fortunie. A przecież każdy człowiek może być, a nawet jest, bogaty. Najgorsze jest to, że często nie każdy zdaje sobie z tego sprawy. W dzisiejszym podcaście chcielibyśmy pochylić się nad tematem bogactwa w wymiarze materialnym oraz duchowym. Najpiękniejsze w polemice, do której zachęcamy, jest prawo do własnego zdania. Dlatego chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym odcinku przedstawiamy nasz punkt widzenia co do bogactwa. Jeśli ktoś ma swoją teorię, może się nią podzielić w komentarzu. Kto z nas nigdy nie próbował swoich sił w grach liczbowych i nie myślał o tym, jak zagospodarowałby wygraną? Myślę, że jedno, jak i drugie, to budowanie zamków w chmurach. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że marzenia są naturalnym mechanizmem myślowym. O ile samo granie i obranie jakiejś strategii może być troszkę kłopotliwe, o tyle wyobrażenie o kosmicznej sumie pieniędzy to już czysta przyjemność. Jak już wspomnieliśmy, wielu marzy o fortunie i jej dobrociach. Niestety większość od pomysłu jej zdobycia, na przykład wygrania nagrody w jakiejś grze, przechodzi od razu do jej spożytkowania. Rozpływa się w marzeniach, myśląc, gdybym miał dużo pieniędzy, to... I tutaj pojawia się problem bogactwa. Dzielenie skóry na niedźwiedziu to domena osób, które w kwestii materialnej raczej niczego nie osiągnęły i nie osiągną. Zwykle siedzą przed telewizorem z puszką piwa albo szklanką herbaty w ręce i podziwiają, jak bardzo prawdziwy komentator oznajmia, że jakiś Kowalski z Krzynowłogi Małej wygrał 5 milionów złotych. Pieją z zachwytu, że taki to setera pożyje. Oczami wyobraźni robią za tego potencjalnego bogacza biznesplan i kupują dla niego garnitur od Armaniego. To gorsze od filmu pornograficznego, gdzie seks rzeczywiście jest, ale tylko wirtualny, a dla widza zostają puste marzenia. Telewizyjni zdobywcy nagród nawet nie kupią losu, aby rzeczywiście zagrać. Wolą składać innym gratulacje. Kolejna grupa marzycieli to poziom abstrakcja level hard. Mają swoich nauczycieli życia, którzy co tydzień zapraszają ich na kozetkę, gdzie spokojnie mogą afirmować swoje bogactwo. Przekonani o tym, że już są bogaci, tylko muszą myślami ściągnąć pieniądze, wracają do swoich domów, gdzie otworzą okno, przez które miliony monet przypłyną na żelowych chmurkach. Zapominają o tym, że wstając z kozetki u kauczów, zostawiają im zasoby swoich portfeli. Nie potrafią nawet oddać złomu w skupie, żeby mieć czym zapłacić za te afirmacje. Wolą wierzyć w Eldorado. Jednak najgorsi są zazdrośnicy, którzy mają swoje teorie spiskowe, a wszelakim działaniem zarobkowym brzydzą się jak diabeł święconą wodą. Wierzą, że są biedni, bo inni są bogaci, a na świecie istnieje niesprawiedliwy podział pieniędzy. Bogaci najczęściej zdobyli majątek przez złodziejstwo, bo dobrze kombinowali,
albo nepotyzm, bo jakiś wujek na stanowisku załatwił im dobrze płatny zawód. Nie ma uczciwych, wykształconych ludzi. Są tylko inteligenci w przyciasnych garniturkach. Z tej zawiści i projektowania zazdrości oceniają wszystkich według chorej wyobraźni. Działają skrycie, anonimowo i wirtualnie, w sieci. Śledzą różne fora, zbiórki charytatywne i kanały na YouTubie. Jedynie czym się zajmują, to prześladowanie innych. Oczywiście dostaje się nie tym faktycznie bogatym, ale osobom oskarżonym o fałszywą skromność. Ileż to razy czytaliśmy komentarze w stylu hehe, ale patrząc z ciebie, kupiłeś jakieś gówno na Asia Express, no to teraz masz. Po tygodniu ci się rozwaliło. Trzeba było iść do naszego polskiego sklepu. Pod zbiórkami charytatywnymi znaleźliśmy prawdziwe profile psychologiczne. Patrz pana tę gębę, przecież to widać, że to alkoholiczka, a niby zbiera na jedzenie. No i oczywiście nasz ulubiony koncert życzeń na YouTubie, gdzie na przykład jakaś matka opowiada o swoim chorym dziecku, przy okazji organizując dla niego zbiórkę. Tymczasem w komentarzach można dowiedzieć się o tak zwanym efekcie motyla. Znajdują się tam czasem opinie typu i dobrze ci tak, masz chore dziecko, a kupujesz sobie krem Nivea zamiast tego z Biedronki. Ludzie, którzy nie wykazują empatii dla matek, na przykład niepełnosprawnych dzieci, są nieraz biedniejsi. Biedniejsi duchowo. Nie mają pojęcia o tym, że często dzieci z głęboką dysfunkcją ruchową pozostaną takimi do końca życia. Ich opiekunowie zmuszeni są w wielu przypadkach do opieki 24-godzinnej, na zawsze. A skoro tak, to muszą mieć zapewniony jakiś standard, aby jakoś funkcjonować. Rezygnacja na przykład z odpowiedniej diety, w domyśle cięcie kosztów, może spowodować u nich pogorszenie zdrowia, na przykład anemię w najlepszym wypadku. Poza tym, jeśli jakaś matka dostanie 100% diagnozę, że jej syn ma nieuleczalną chorobę albo głęboką niepełnosprawność, to po pewnym czasie zaakceptuje ona fakt, że jej sytuacja się nie zmieni. A zatem nie ma potrzeby udawać biednej, nieszczęśliwej, chodzić w bluzkach z kontenerów odzieżowych i jeść suchy chleb. Przecież używanie tańszego czy droższego kosmetyku i tak nic nie zmieni. Jeśli jej dziecko nie wymaga drogiego leczenia czy sprzętu, to nie ma potrzeby oszczędzania, bo to nic nie wniesie do sprawy. Jeżeli zaś potrzebuje znacznej kwoty pieniędzy, na przykład 1 000 000 nowych złotych, to kupowanie kremu za 3,50 zamiast 20,50 też nie pomoże jej w nabyciu wymaganej sumy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że hejterzy, którzy po części pasują do omawianej grupy zazdrosnych spiskowców, chodzili do szkoły i potrafią liczyć. Oni po prostu żywią się zazdrością i mają swój stereotyp człowieka cierpiącego. Żywią się tragedią innych i publicznym okazywaniem emocji osób, które dały się sprowokować. Dlatego zachęcamy wszystkich, których dosięgła jakaś tragedia, czy nawet trauma, aby nie reagowały na ataki hejterów. Jednak hejterzy to gruby kaliber i raczej szkoda na nich czasu. Wróćmy zatem do tych pożytecznych idiotów, którzy uprawiają samogwałt i budują zamki w chmurach, myśląc o tym, co kupiliby za główną wygraną, na przykład w Eurojackpot. Nawiasem mówiąc, nie wszyscy nawet zdają sobie sprawę z tego, że suma zebrana w tej grze dzielona jest na wszystkie kraje europejskie, które biorą w niej udział. Dodam, że w niektórych krajach jest doliczony także podatek, który odejmowany jest oczywiście od wygranej. Marzyciele i milionerzy różnie chcieliby wykorzystać swoją wygraną. Jedni myślą o założeniu jakiegoś biznesu, inni przeznaczyliby przynajmniej połowę tych pieniędzy na cele charytatywne. Są tacy, którzy podzieliliby całą kwotę między siebie i bliskich. Nie można zapomnieć o grupie ludzi, którzy całość wydaliby na różne uciechy życia, czyli mówiąc inaczej, pławiliby się w luksusie i staliby się hedonistami w czystej postaci. Te wyobrażenia są piękne i szlachetne, w praktyce brakuje im logiki i realizmu. Ci, którzy myślą o prowadzeniu tzw. działalności gospodarczej, nie mają o tym zielonego pojęcia. Najprawdopodobniej zatrudniliby sztab księgowych i kauczów, którzy doradziliby im, jak dobrze zainwestować pieniądze. Już to widzę. Zwolennicy cudownych akcji, gdzie stawia się na pomoc charytatywną, zazwyczaj szukają sposobu, jak wspomóc szkoły w zachodniej Ugandzie albo ranne dzieci w walczącej Ukrainie, zapominając, że w Polsce też jest wielu potrzebujących.
Podzielenie wygranej między znajomymi ma sens, chociaż nie ma w tym nic szlachetnego, ale przecież nie musi. Ostatnia grupa zdobywców fortuny to miłośnicy zabawy, luksusu i fani pływania na Bali albo na Bani. Dobra, żarty na bok. Róbmy draki, od tego są rumaki. Pewnie nasi widzowie zastanawiają się, o co nam tak konkretnie chodzi. Ano o to, że ludzie myśląc o bogactwie, mają przed oczami pieniądze i dobrobyt, a jednocześnie nadają mu wydźwięk negatywny. Właśnie dlatego, że jest ono przeważnie w sferze marzeń. Wielu kojarzy je z czymś tragicznym, co często ich samych męczy, z brakiem wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania, z niemożnością spełniania zachcianek, z patologią, przecież wiadomo, że każdy biedak to brudas, prostak i typ spod ciemnej gwiazdy. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! Nasze obserwacje wskazują jasno, że ludzie o niskim czy bardzo niskim statusie społecznym kojarzą się negatywnie i nie budzą zaufania u reszty społeczeństwa. Niektórzy szczycą się wieloma zerami na swoim koncie bankowym, nie dodając, że przed nimi nie stoi żadna cyfra. Nawet oni pogardzają biednymi. Bogactwo może być pojęciem względnym, tylko ubóstwo jest bezwzględne. Dlatego uważamy, że osoby z tak zwanego marginesu społecznego mają duże szanse wykazywać się bogactwem duchowym. Mieliśmy już okazję rozmawiać z ludźmi potocznie nazywanymi menelami. Okazuje się, że część z nich wcale nie stała się biedna na własne życzenie, a ich stosunek do życia zaskoczyłby niejednego. Czasem pod brudem ciała kryje się czystość serca. Bogactwo może mieć w sobie pozytywny aspekt, jednak najczęściej nie opiera się na takich schematach jak empatia. Z tego względu ludzie, którzy sięgnęli po nie, nie są altruistami. Negatywny aspekt bogactwa przejawia się w tym, że bogaci ludzie nie mają tendencji do dzielenia się z obawy przed zepsuciem własnej sytuacji. Poza tym może wydobywać z człowieka najgorsze instynkty, zazdrość, pokazywanie wyższości i oczywiście przemożna chęć gromadzenia pieniędzy. Nie bez kozery wymyślono powiedzenie, w miarę jedzenia wzrasta apetyt. Strach przed utratą majątku jest tak wielki, że czasem w majestacie prawa oszczędza się tam, gdzie powinno się wykazać hojnością. Nieraz zdarzyło się nam widzieć na różnych zbiórkach wpłaty jakiejś fundacji, która przeznaczyła 1 złotówkę i 2 zera, ale po pierwszej cyfrze zawsze stał przecinek. Kolejny aspekt bogactwa to przekonanie, że jest ono zarezerwowane tylko dla osób pełnosprawnych, a ludzie z jakąś dysfunkcją ciała są poza jego obszarem. Telewizja w niemal każdym momencie przekonuje społeczeństwo, że ludzie z obniżoną sprawnością ruchową, najczęściej poruszający się na wózkach inwalidzkich, są biedni, niesamodzielni, bez żadnych aspiracji i liczący na współczucie. Ten stereotyp przekazywany w mediach od ponad 30 lat stworzył obraz niepełnosprawnego, żyjącego na najniższym poziomie materialnym, a jedynym jego sposobem radzenia sobie z ubóstwem jest znalezienie jakiegoś hobby, na przykład uczęszczanie na warsztaty terapii zajęciowej. Mało kiedy można usłyszeć czy przeczytać, że osoby z dysfunkcją ciała pracują tak samo jak pełnosprawni. To oczywiście nie oznacza, że są milionerami, ale wśród tak zwanych zdrowych osobników też nie ma zbyt wielu bogaczy. A przecież istnieją niepełnosprawni, którzy odnieśli sukces w wymiarze materialnym. Prowadzą firmy, organizują różnego rodzaju imprezy, które sami sponsorują, czy prowadzą kanały na YouTube, co daje im możliwość zarabienia sporych pieniędzy. My sami nieraz kojarzeni byliśmy z niskim uposażeniem, bo przecież to oczywiste, że wózkowicze nie mają żadnych potrzeb i na pewno żyjemy skromnie. Z pewnością nie możemy określić się jako milionerzy, ale mieścimy się w standardzie średniego poziomu uposażenia, co w przypadku osób niepełnosprawnych jest niestety rzadkością. Zawsze zastanawiamy się, czy ludzie, którym tłumaczymy, że jesteśmy małżeństwem, słuchają nas i wiedzą, co to oznacza. Przecież każdy legalny związek oparty musi być na jakimś zabezpieczeniu finansowym. Kiedy podejmuje się decyzję wspólnego życia na zawsze, to bez określonych zasad nie dałoby się przeżyć 1 miesiąca. Aby nie być gołosłownym, posłużymy się przykładem. Małżeństwo to wspólne cele, ambicje i osiągnięcia. Do ich realizacji potrzebne są pieniądze. Gdybyśmy funkcjonowali według wyobrażeń ludzi, to nie mielibyśmy kupionego mieszkania
i nie zapewnili sobie dochodów. Pewnie zdalibyśmy się na łaskę ZUS-u. Poza tym oboje połączą się na wózkach inwalidzkich aktywnych. Podkreślam aktywnych, ponieważ ten wózek jest zupełnie inny niż taki zwykły szpitalny. Wymagają one większego nakładu, nawet znacznego. Wydawać by się mogło, że to oczywiste, jednak nie dla wszystkich. Mam czasami wrażenie, że osoby z zewnątrz widzą nas jak osoby poruszające się na wózkach, po prostu na wózkach, które mają jakieś potrzeby bliżej nieokreślone. Bogactwo w wymiarze duchowym może się kojarzyć w kontekście moralności, etyki, a nawet religii. Te trzy wymiary łączą się ze sobą. My chcielibyśmy spojrzeć na nie od strony katolicyzmu, bo na innych religiach się nie znamy. Może się wydawać, że duch i ciało stoją ze sobą w sprzeczności, a tak naprawdę są ze sobą związane. Jezus pojawił się wśród ludzi najuboższych, którzy, wydawać by się mogło, nie dadzą nic nikomu. Tymczasem Bóg pokazał, że będąc nawet biednym, można ofiarować innym ludziom wiele. Swój czas, zaangażowanie, potencjał twórczy, zrozumienie i empatię. Oboje musieliśmy dorosnąć do tego, że przez brak sprawności otrzymaliśmy o wiele więcej. Osoby, które stawiają na bogactwo duchowe, potrafią więcej osiągnąć niż finansowi potentaci. Z prostego względu. Status materialny zawsze można podnieść i chcieć zarobić więcej, aby być bogatszym. Jak pewien miliarder w filmie Wszystkie pieniądze świata, zapytany kiedyś przez dziennikarza, ile chciałby zarobić pieniędzy, odpowiedział: więcej. Głód pieniędzy jest nieujarzmiony, a hedonizm, o którym już wspomnieliśmy, zniszczył niejednej osobie życie przez to, że nie spełniał ich rzeczywistych pragnień. Bogactwo duchowe, według nas, daje spełnienie, bo gwarantuje je Bóg. On wie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Ja w swoim życiu próbowałem już wielu rzeczy. Zapewniam, że jako osoba niepełnosprawna nigdy nie marzyłem o najnowszym modelu respiratora albo o pieniądzach na kupno niezbędnych lekarstw. Żyłem jak wielu. Wypiłem wiele alkoholu, miałem zawsze dużo znajomych, bo uwielbiałem być w centrum zainteresowania i rozkręcać imprezy. Zwiedziłem wiele miejsc w Polsce. Przez wiele lat miałem też chore hobby, pornografię, która spalała mnie jak papieros. Byłem też wymagający, jak na moje możliwości, i nigdy nie zadowoliłem się chlebem z masłem albo jakimś ortalionowym dresem. Starałem się żyć na dość wysokim poziomie. Przypominam, że moja młodość przypadała na okres komunizmu i kupienie dobrych towarów było trudne. Pomimo tych wszystkich luksusów, nie czułem zadowolenia. Ciągle za czymś dążyłem do jakiegoś punktu na horyzoncie. Dopiero po 20 paru latach swojego życia doszedłem do wniosku, że najbardziej potrzebuję miłości Boga i kobiety. Dzisiaj mam to wszystko, jedynie z czym się zmagam, to trudy dnia codziennego. Ale nie boję się ich. Wiem, że Stwórca znajdzie dla mnie zawsze jakieś rozwiązanie. A w sprawach bardziej przyziemnych, bardzo dużym oparciem jest moja żona. Zaskakuje mnie często i daje pewność, że mogę na nią liczyć. Kiedy próbuję szpanować przed Bogiem, że jestem taki naumiany, jako katolik ogarnę nie jeden temat, to Ewelina rozkłada mnie na łopatki swoim realizmem. Zawsze w takich sytuacjach przypominam sobie cytat z hymnu o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Uważam, że właśnie miłość jest najgłębszą formą bogactwa duchowego. Oczywiście bogactwo duchowe to nie tylko religia. To także własne zaangażowanie w rozwój. Są wśród nas ludzie, majętni, inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy nie mają wiele pieniędzy, a mogą stanowić przykład dla innych. Paradoksalnie można powiedzieć, że niektórzy są tak bogaci, iż rezygnują z pieniędzy, na przykład dla życia osobistego. Wiele razy słyszeliśmy o ludziach, którzy poświęcili karierę zawodową, aby móc normalnie żyć. Inni inwestują w naukę, by właśnie być bogatym w wiedzę i umiejętności, które mogą realnie przełożyć się na późniejszą profesję. Czasem ludzi stać na filantropię, aby dać coś z siebie. To wszystko są przejawy bogactwa duchowego. To już wszystko w dzisiejszym podcaście. Mamy nadzieję, że pomimo tak głębokiego i rozbudowanego tematu trzymaliśmy się faktów. Oczywiście wyraziliśmy swój osobisty stosunek do pewnych kwestii, które z pewnością są zrozumiałe dla wszystkich. Jeśli ktokolwiek wyniesie z tego odcinka coś pozytywnego dla siebie i zechce się tym podzielić w komentarzu, będzie nam niezmiernie miło. Ja chciałbym ze swojej strony dodać, że ten temat jest tylko tutaj lekko nakreślony.
ponieważ gdyby chcieć zastanowić się nad wszystkimi jego aspektami, musielibyśmy ten podcast rozbudować do co najmniej 3 godzin. Życzymy wszystkim udanego tygodnia. Zapraszamy już dziś na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.